Cześć, witam Was bardzo serdecznie na wideotesty.pl. Jest to coś w rodzaju wideotestu plus. Jakiś czas temu pokazywałem Wam fajne urządzenie Mizi U4C. Jednak miałem do niego kilka zastrzeżeń. Tam była sprawa kamerki, była sprawa aktualizacji najnowszego Androida, która była, nie dało jej się wykonać. Oraz była sprawa braku fizycznego wyłącznika. Na te wszystkie moje zarzuty producent odpowiedział niemal natychmiast, bo po chyba 2-3 dniach. Jednak z powodu pewnych problemów technicznych film widzicie dopiero teraz. Tak więc zacznijmy od wspomnianej wcześniej kamerki. Problem polegał na tym, że obraz był do góry nogami, jeżeli slot HDMI znajdował się po waszej lewej stronie telewizora. Wtedy wszystko było wrócone do góry nogami. Wtedy mówiłem, zdaje się, o tym, że przydałaby się jakaś stacja dokująca, że producent tego nie przemyślał, a producent to przemyślał i ma do zaoferowania coś takiego jak Mizi U2C-D, czyli stację dokującą, która oprócz tego, że obróci nam odpowiednie urządzenie, to oferuje dodatkowe sloty, takie jak na przykład duże USB, chyba tam podwójnie jest, oraz obsługę dużych kart pamięci, czyli kart SD, bo samo urządzenie obsługuje tylko microSD. Co do aktualizacji, mówiłem, że nie mogłem jej wykonać. No i miałem z nią pewne problemy, oczywiście miałem z nią pewne problemy. W końcu i tak jej nie zrobiłem, ale wiem, że jest to możliwe. Ten przycisk recovery, który był dla mnie taką zagadką, że go niby nie ma, że reset nie działa, to jest rzeczywiście reset, tylko po prostu aktualizacja do Androida 4.4.2 jest nieco inna niż inne aktualizacje. Tamty można było instalować prosto z karty SD, tutaj niestety trzeba to robić specjalnym programem, jest z tym trochę zachodu, ale da się, potwierdzone info, różni redaktorzy już to robili. Marudziłem też na brak fizycznego wyłącznika, bo zżera prąd i tak dalej, jednak no, nie zauważyłem tam jednego szczegółu. To urządzenie pobiera naprawdę bardzo mało. To jest zasilacz o napięciu 5V i natężeniu prądu 1A, co według tutaj obliczeń wynosi około 1,78 zł za cały miesiąc nieprzerwanej pracy Mizi U4C. Tak więc koszt znikomy, niepotrzebnie się czepiłem. Dodatkowo odpowiedziano mi również na zasady działania myszki powietrznej. To wszystko jest oparte o żyroskop, czyli tak jak podejrzewałem. Mówiłem również w ramach właśnie powietrznej myszki, mówiłem również o zasilaniu bateriami. Jest to model, który właśnie jest zasilany paluszkami, ale są również modele, które mają wbudowany akumulator, a poza tym przecież możemy wymienić te zwykłe paluszki na... Nie paluszki alkaliczne wsadzić, tylko po prostu wsadzić takie akumulatorki, jak wsadzaliśmy kiedyś, albo nawet teraz do takich tych mniejszych aparatów. Tak więc to są wszystkie tutaj wyjaśnienia tych wszystkich wad. No oczywiście koszt na przykład tej stacji dokującej to dodatkowe 50 zł do około 400-450 zł za samą Mizi U4C. No ale jeżeli ktoś potrzebuje, to oczywiście wszystko da się zrobić. Tak więc to na tyle, dziękuję Wam bardzo serdecznie, zapraszam Was do kolejnych filmów, trzymajcie się, cześć!